Referendum w sprawie odwołania Suwalskiej Straży Miejskiej nie będzie można połączyć z wyborami samorządowymi, informuje Jarosław Filipowicz, rzecznik prasowy Suwalskiego Ratusza. Rzecznik tłumaczy, że urząd zabrał głos, bo nie chce, aby mieszkańcy byli oszukiwani. Chodzi o to, że zorganizowanie referendum razem z wyborami samorządowymi to jeden z argumentów zwolenników rozwiązania Straży Miejskiej. Podkreślali oni, że taka sytuacja pozwoliłaby zredukować koszty głosowania. Niewątpliwie zapewniłaby też wymaganą frekwencję. My mówimy prawdę, stwierdza Filipowicz. W mediach jakby zwiększa się ilość informacji na temat referendum. Inicjatorzy referendum starają się zebrać jak najwięcej podpisów. I my nie chcemy, by ludzie byli oszukiwani. I mówimy prawdę. Rzecznik mówi, że prawo co prawda pozwala na zorganizowanie wyborów i referendum w tym samym dniu, ale jak dodaje, w Suwałkach to niemożliwe, bo oba głosowania wymagają osobnych komisji i osobnych lokali wyborczych. Nie mamy możliwości zapewnienia tak dużej liczby lokali, tłumaczy Filipowicz. Ponadto rzecznik wtrąca, że koszt takiego głosowania to około 200 tysięcy złotych. Jednym z koronnych argumentów inicjatorów referendum lokalnego jest to, że referendum odbędzie się bezkosztowo. I tutaj chciałbym zdementować tę informację. Każda osoba, która chce się podpisać pod tym referendum, powinna wiedzieć, że z budżetu miejskiego będziemy musieli wydać prawie 200 tysięcy złotych. Dlaczego? Ponieważ referendum lokalne, w tym przypadku likwidacji Straży Miejskiej, nie może odbywać się w czasie wyborów samorządowych, tak jak twierdzą inicjatorzy tego referendum. Państwowa Komisja Wyborcza mówi, że w tym samym dniu oczywiście może się odbyć, ale musi być sporządzona oddzielna lista wyborców, muszą być oddzielne komisje wyborcze oraz oddzielne lokale wyborcze. W Suwałkach, przypomnę, tych lokali jest 37. One są przede wszystkim w budynkach oświatowych, bibliotecznych, także w tym samym dniu prawie 70 lokali nie stworzymy. Mamy tylko te 37 lokali, także w tym samym dniu nie będą mogły się odbyć. Przypomnijmy, że zwolennicy rozwiązania Straży Miejskiej zebrali już ponad 2000 podpisów za referendum. To znaczy, że trwająca od 14 dni zbiórka jest prawie na półmetku. Aby doszło do referendum, inicjatorzy muszą do 10 października zebrać przynajmniej 5,5 tysiąca podpisów. Inicjatorzy akcji chcą rozwiązania Straży Miejskiej, bo uważają, że formacja jest zbyt kosztowna i społecznie nieakceptowana.